y'all wanna party on time. Let's go, 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 go. Są w życiu takie chwile, gdy krzyczeć chcesz do nieba, aż usłyszy ciebie cały świat. Jednak szybko zmieniliśmy nastawienie. Już po pierwszym tygodniu każdy przychodził na lekcję przestraszony, a wszystko to za sprawą zajęć z panią Iwonką. Jakoś tak się złożyło, że siedział blisko niej Krystian, kompletnie zauroczony panią Iwonką. Gdy tylko ją widział, powtarzał. Nie mogliśmy tego słuchać, ale mniejsza z tym. Pani wstała i zaczęła nam opowiadać o zaimkach. Nagle Krystian zerwa się i powiedział. Jego miała głos, usłyszałem ją. Krystian, do tablicy. Wstał i podbiegł do tablicy, jakby rozdawali tam coś salami. Pani jeszcze nie zdążyła zadać pytania, a on... Nauczycielka ze łzami w oczach dodała. Krystian, nie mając nic do stracenia, dodał. Iwona, 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 ja bardzo kocham cię. Wystraszyłem się, że powie coś jeszcze, ale ugryzł się w język i wrócił na miejsce. Chcąc dodać mu otuchy, powiedziałem. Don't worry, be happy. Krystian spojrzał na panią ostatni raz i powiedział. Ile dałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile, te, które są na niebo, chcę. I skończyła się lekcja polskiego. Przyszła druga klasa i w nieco okrojonym składzie wspominaliśmy wakacje. Było ciepłe lato, choć czasem padało, dużo wina się piło i mało się spało. Pierwszą lekcją była chemia. Wiadomo, że wszyscy byli już pod klasą 30 minut wcześniej. Pani Ania sprawdza obecność. Jest przy numerze 11. Na sali cisza. Nie znam Maci, nie znam Krzysiek, nie ma za nim Pyszka. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem. Znowu się spóźniłeś do odpowiedzi. Powiedz mi, co wiesz o alkoholach? Stanął ze skwaszoną miną i powiedział. Zbyszek szybko się poprawił. Pani wstała oburzona i twardym głosem powiedziała. Wywnioskowaliśmy z jej miny, że nie ma co liczyć na drugą szansę. Zbyszek wrócił na swoje miejsce zdenerwowany, mówiąc. Co ja robię tu? Później w klasie trzeciej głośno powtarzaliśmy. Wszyscy wyczekiwaliśmy nadejście nieuniknionego starcia z Sorem Jerzym. Sor Jerzy wchodzi do klasy powoli. Mierzy każdego swym jakże przenikliwym wzrokiem. Siada za biurkiem i wybiera swoją ofiarę. Kadłowski, do mnie! Nie boję się, nie boję się.
Kadłowski. Co wydarzyło się w roku 1939? Myślę, że nie stało się nic. Matko! Tylko nie mów, nie proszę. Nie zdaję się. W tym momencie klasy licealne kończą już swoją przygodę z nauką, a my musimy męczyć się dalej. Klasa czwarta rozpoczyna lekcję matematyki. Pan wyciągnął dziennik, popatrzył na listę i wpadł na numer 10. Angelika, pamiętasz, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji? Powiedz nam proszę. Parabole tańczą, 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 parabole. Ocena? No cóż, była taka, jakiej mogliśmy się spodziewać. W klasie zapadła grobowa cisza. Wszyscy z głowami w zeszytach oczekiwali, kto będzie następny. Majka, co tam idzie? Opowiedz mi o... Boli mi głowa i nie mogę spać. No dobrze, nie stawię ci tej jedynki. Doskonale rozumiem, co poczuła Majka. Wcale się nie dziwię, że odpowiedziała panu. Tak mi źle, pragniły są, pragniły są, szary jest, głodni pies, szary dni są. Nagle do pana dzwoni telefon. W ciężkich latach nadszedł ostatni dzień w szkole. Po otrzymaniu świadectw w końcu mogliśmy powiedzieć: odwracając się za siebie i machając, po raz ostatni krzyknęliśmy na do widzenia. Wyszliśmy ze szkoły i godnie uczciliśmy zakończenie roku. To jest impreza, na maksa jest impreza. Dalej wino, głowa nam zamiesza. Wiele różnych osób, różnych charakterów. Jedni mniej zapadający w pamięć, inni bardziej. Połączyła nas nie tylko wspólna klasa, ale i chęć do nauki. Koniec! Otwierasz oczy i nadzieja z tobą budzi się. Na jakiś czas, na parę chwil próbujesz zmienić swego życia sens, odmienić to, co było złe. A teraz czas pokazać, że
życiu takie chwile, gdy krzyczeć chcesz do nieba, aż usłyszy ciebie cały świat. Są w życiu takie chwile, gdy trzeba trochę więcej dać, trochę więcej z siebie dać. Jak się bawicie? A bardzo dobrze, jest wspaniały klimat. Bosko! Bosko, jak pani słyszy sama, Bosko. Bo zarąbiste towarzystwo. No. Czy znacie jakieś przesądy studniówkowe? Co? Czy znacie jakieś przesądy studniówkowe? Ten nie marynarkę, ten nie zda matury. To nie zaliczy studniówki, nie zda matury. No. A czy macie jakieś opracowane sposoby ściągania na maturze? Nie bardzo. Jeszcze nie. A może masz jakiś pomysł? Nie bardzo, jeszcze nie w tym momencie, za wcześnie. Nie myślimy o studniówce na razie. No, trzeba się bawić, póki czas. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Wszystkich z klasy czwartej TMS. Michała Jesnacha. I Kasię Bielsko. Chcesz jakieś przesądy studniówkowe? Nie! Czy macie jakieś opracowane sposoby ściągania na maturze? Staniczek, ściągajmy! A czy chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrowić? Kogo poprawię? Całą trzecią ELO! I Krzyśka Adamuszewskiego. Jak się bawicie? Bardzo dobrze. Super. Czy znacie jakieś przesądy studniówkowe? Musi być coś pożyczonego, nowego, czerwonego czy niebieskiego? I coś starego. Pozdrawiam całą czwartą TS i moją mamę. Czy masz jakieś sprawdzone sposoby ściągania na maturze? Jeszcze nie opanowałam. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Jego! Jego tylko! Wszystkich ludzi, którzy tu są! I wszystkich oglądaczy wirtualnego Płońska chciałem pozdrowić! Jakie sprawdzone sposoby ściągania na maturze? To znaczy może... na maturze to wolałbym nie ściągać! Co mogłoby zepsuć twój bal maturalny? Nic, nic, super jest, po prostu super. Masz już może jakieś sposoby ściągania? Parę jest, na maturze tak samo będą. Czy macie jakieś sprawdzone sposoby ściągania na maturze? Jeszcze nie, ale zaczynamy to opracowywać wszystko. Pozdrawiam moją mamusię, moją siostrzyczkę kochaną, najkochańszą, Gosię B, która gdzieś tam się kręci. Sztorkulka mojego kochanego. Nie zapomnij sam sobie. Lipę, Lipę. Mojego najlepszego partnera studniówkowego. Dziękuję. I mojego kochaną, najwspanialszą wychowawczynię. Sorkę na bakos. Ja chciałabym pozdrowić rodziców. Moją siostrzenicę Kalinę. Czy masz jakieś sprawdzone sposoby na ściąganie? O, masz. Ja nie ściągam. A czy chciałabyś kogoś pozdrowić? Wszystkich moich znajomych, wszystkich tutaj uczniów, którzy się świetnie bawią. No nie wiem, no. Czy macie jakieś sprawdzone sposoby ściągania na maturze? O Boże. Nie, raczej bez ściągania. Co mogłoby popsuć twój bal studniówkowy? Nic, jest... Jednym słowem, zajebiście. A czy chcecie, czy chcesz kogoś pozdrowić? Swoją koleżankę i w ogóle całą trzecią klasę LW. Pozdrawiam Olę, drugą Olę i mojego przyjaciela Piątkę. Całą klasę LW i wychowawcę Piotra Rzechowskiego. Ja bym chciała pozdrowić swoją siostrę Annę Bartkowską, Ostrowską, mojego tatę, brata, siostrę i całą rodzinę. A, i moje przyjaciółki. Ewelinę Waśko, Magdę Adutis i Anetę Waśko. A co mogłoby popsuć wasz bal studniówkowy? Co by mogło popsuć? Chyba nic, bo my bawimy się bardzo dobrze. A czy chcecie kogoś pozdrowić? Swoją rodzinę i przede wszystkim swojego syna, Mikołaja,
który 29 będzie kończył 4 miesiące. Jakiś przesąd studiówkowy. No to taki brzydki nie powiem. Nie powiem. No to studniówka nie jest przekochana, matura nie zdana, tak się mówiło, ale... Porannej kawy świeży łyk, nagle pomysłów tysiąc rodzi się. Masz teraz czas, by zmienić coś. Na horyzoncie widzisz to, czego nie mogłeś dostrzec tyle lat. Pod plecami stawał świat. A teraz wstań i pokaż, że nadzieję mieć opłaca się. Są w życiu takie chwile, gdy krzyczeć chcesz do nieba, aż usłyszy ciebie cały świat. W życiu takie chwile, gdy trzeba trochę więcej dać, trochę więcej z siebie dać. Są w życiu takie chwile, gdy krzyczeć chcesz do nieba, aż usłyszy ciebie cały świat. Są w życiu trzeba trochę więcej dać, no trochę więcej z siebie dać i w końcu wziął się w garść. Kategoria pierwsza to idee wychowawcze. Zapraszamy na scenę najprzystojniejszego i najseksowniejszego faceta na naszym pięknym świecie. Przed Państwem umieśniony mega przystojniak, model Sasza Knezewicz, który wręczy nagrodę zwycięzcy. Witam wszystkich gości. Jako, że jestem najbardziej rozpoznawalną tutaj gwiazdą, mam zaszczyt wręczyć pierwszą nagrodę. Zobaczymy, komu przypadnie. O, teraz mam jakieś fanfary. Tak fajnie! Ta nagroda idealnie pasuje do osoby, którą mam zaszczyt znać osobiście. Zapraszam panią profesor Edytę Zielińską. Następną nagrodę przyznamy w kategorii dowcipy najlepsze w historii. Przed Państwem najsłynniejsza celebrytka dzisiejszych czasów. Piękna Miss Euro 2012. Mogę się pochwalić, że jest moją wieloletnią przyjaciółką. Natalia Siwiec! Dobry wieczór. To dla mnie bardzo ważne, bo
Jak wszyscy wiecie, kocham się śmiać i naprawdę robię to bardzo dobrze, tak jak wszystko inne. No, ale nie o tym. To może ja opowiem jakąś ciekawą historię. Ale nie, na pewno lepiej zrobi to pan Krzysztof Jarosiewicz. Kolejne nominacje są w kategorii pod tytułem Najlepsza pamięć wewnętrzna. Niektórzy ludzie zaczynają swoją karierę od szkoły. Niektórzy od wielkich pożyczek. On zaczął od garażu. Przed państwem Bill Gates. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Osobą, która zwycięża, jest człowiek o ogromnym procesorze i karcie graficznej, która ujmuje wszystkich z nas. Zapraszam pana profesora Radosława Wasilewskiego. Poznajmy kategorię czwartą, czyli duże pokłady cierpliwości. A teraz czas na najciemniejszą postać sceny muzycznej. Dla jednych wielki artysta, dla innych niebagatelny skandalista. Przed państwem Adam Nergal-Darski. Specjalnie dla was przybyłem tutaj z piekła. No wiecie, w sumie niezłe koty tam serwują. Niam. Zdobywcą nagrody jest osoba zupełnie przeciwna do mnie. Ja uwielbiam szaleństwo i zabawę, ona spokój. Serdecznie zapraszam panią Agnieszkę Socik. Czas na piątą kategorię, czyli całokształt twórczości. Nagrodę wręczy ulubieniec Polaków. Człowiek, którego trudno nie zauważyć. Jeden z najbardziej aktywnych piłkarzy charytatywnych. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, pan Ryszard Kalisz. Dobry wieczór. Przejdźmy do rzeczy. Człowiek, bez którego czasy mojego liceum mogły okazać się białą plamą w historii mojego życia. Człowiek, bez którego moja wiedza o społeczeństwie mogła okazać się wręcz mikro. Za całokształt swojej twórczości. Za całokształt wytrzymałości i cierpliwości. Pan Ireneusz Cała.
wiedza o kulturze, czyli następna kategoria. Zapraszamy na scenę naukowca, na widok którego staje cały świat nauki. Pani doktor Irena Eris. Aż żałuję, że nie przygotowałam prezentacji. Jest to kobieta renesansu, wszechstronnie uzdolniona. Język łaciński nie stanowi dla niej żadnego problemu. Tysiące ludzi wzorowo przygotowała do życia w rodzinie, a kultura, którą dzięki niej poznaliśmy, stała się piękniejsza. Pani Ewa Cała. Ostatnią kategorią jest stylowa polszczyzna. Na scenę zaraz wejdzie osoba, legenda, symbol popkultury. Specjalnie dla nas postanowił na chwilę opuścić swoje niebo. Przed Państwem Michael Jackson! Ladies and gentlemen, I love you. Nieważne, czy jesteś black or white, czy smooth criminal, a może pijesz drinki z Billie Jean. Ważne, że masz swój styl. I taki właśnie styl ma pani Bożena Dzidowska! Niespodziankę. Trzy nagrody specjalne. Pierwsza z nich jest dla najważniejszej osoby w szkole. Dziękujemy jej za wspaniałe zarządzanie oraz stworzenie familijnej atmosfery. Zapraszamy pana Ryszarda Buczyńskiego. Kolejne dwie nagrody są równie ważne. Dziękujemy za poświęcony nam czas pani Ewie Koperskiej oraz pani Grażynie Pydynowskiej. Zapraszamy! Studniówkową. Pani studniówkowa, zapraszam. Oczywiście pani jest maturzystką tegoroczną, tak?
Jak zabawa do tej pory? Wiem, że jest wczesna pora, ale jak zabawa? Bardzo fajnie. Zespół? Też bardzo fajny. A jak wyszedł polonez? Słucham? Jak wyszedł polonez? Myślę, że dobrze. Pani w pięknym stroju, państwo w pięknym stroju, oboje maturzyści, tak? Oczywiście, tak. Wczesna godzina, ale jak do tej pory zabawa? Bardzo świetnie. Zespół jest super i mówię, to jest mój wujek i jest zajebisty. Mi się bardzo podoba, jest bardzo wspaniała atmosfera. Płocka potrafi się bawić jak najbardziej. Rysiek, jak zabawa do tej pory? Bardzo dobrze, bardzo się dobrze czuję. Uważam, że bardzo dobrze organizowana impreza. Jestem ogólnie pod wrażeniem, oby tak dalej. Pan jest tutaj z studniówkowiczem. Pani też? Nie, pani nie jest maturzystką. Ale może pani powie, jak do tej pory impreza? Bardzo fajnie, cudownie. Pan? Tak, doskonale, wyśmienicie się bawimy. Macie może jakieś akcenty studniówkowe, czerwone? Czerwone akcenty studniówkowe. Mam coś tutaj takiego, ale to jest... O, dziękujemy za pokazanie. Jeszcze... Pan jeszcze, bardzo chcę pokazać. Proszę pana. Proszę. Szybka matura z polskiego. Dzień dobry. Jakieś pytanie? Czerwony studniówkowy akcent. Umie? Tak. Masz coś czerwonego? Nie. W sumie ja też nie mam nic czerwonego. No to teraz jesteście grupowo dzisiaj działacze, więc możecie się domówić. Proszę dokończyć. Kto się smuci, ten jest smutas. Kto się kłóci, ten jest... Kupa? S? Jakaś odpowiedź może? Nie, to nie to. To jest kłutas. Panie obie maturzystki, to panie... Pani, zapraszam. Panie obie maturzystki, jakieś czerwone akcenty studniówkowe, czy macie na sobie? Oczywiście. Czy możecie do kamery okazać? Na pewno się nie spodziewasz, że mamy podwiązki. Nie spodziewam. Nie, to się zaskoczy. Czy możecie się zakazać? Pani maturzystka, oczywiście tak. Jak do tej pory impreza? Podoba się. Podoba się, ale co się najbardziej podoba? Jedzenie, muzyka, wystrój. Muzyka. Tak, tańce, tak. Zdecydowanie. Panowie maturzyści, powiedzcie mi, gdzie się teraz udawaliście, bo tak widziałem takim sokolim wzrokiem, że spoglądaliście pod stół. Nie. Nie? Nie, na pewno nie. Na pewno nie. Ja sobie buta chciałem zawiązać, tak, bo mi się rozwiązał. A rozumiem. Ja sięgnąć, tam spadła karteczka. W takim razie jeszcze powiedzcie, jak zabawa studniówkowa, jest wczesna pora, ale chyba możecie już coś powiedzieć o imprezie. Tak. To super. Jest okej, okay. Jest mega. Zapowiada się dobrze. Szok, naprawdę. Dopiero początek imprezy, powiedzcie mi, jak do tej pory zabawa leci. Super jest. Które z was jest maturzystą? Ja. No to takie pytanie z polskiego. Dokończ. Kto się smuci, ten jest smutas. Kto się kłóci, ten jest... Kłótnik. Kłótas? Kto się kłóci... Odpowiadał. Kłótas. Dobrze. Przepraszam, nie dokończę. Odpowiedź to kłótliwy. A czy znacie może jakieś przesądy studniówkowe? Nie. Nie znacie? Znaczy, znamy. Czerwone majtki, podwiązki, ale ja nie wierzę w przesądy. A czy wy macie takie rzeczy? Ty masz takie rzeczy? Pani ma? Pan ma? Masz jakieś czerwone rzeczy? Pan ma, ale nie okaże. Jak do tej pory impreza? Super. Coraz lepiej. Coraz lepiej. Czekacie pewnie na DJ-a. No jasne, bebe. No bo on już gra. Widzicie. Czy masz może coś czerwonego, studniówkowego? Nie na sobie, w torebce. Nie na sobie, w torebce. A może w torebce pokażesz? Skoro masz, to proszę. To trzeba pokazać. Torebce mam wiele rzeczy, których wolałabym nie pokazywać. O. Macie na pewno coś czerwonego, studniówkowego. Tak. Ale tak delikatnie. Tak chyba delikatnie, może tak boczek troszkę. Tak z boczku trochę chyba. Delikatnie. Jest czerwone, dziękujemy. Ale wiemy, że na studniówkę trzeba przynieść coś czerwonego. Czy Rysiek ma coś czerwonego? No, mam tam pod spodem i nie pokażę. Okej, przepraszam w takim razie, do zobaczenia. I just feel like
just feel, I just thinking, I just feel, I just thinking, I just feel, I just thinking, I just feel. Then you've got me. Życzymy, 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 życzymy.
Wam przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i pomoc Wam przez ręce Maryi. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niech żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niech żyją nam. Moja droga, ja cię kocham. Sto lat niech żyją nam. Niech żyją nam. Się bawimy. A jakie jedzenie? Też świetne. Nie jakieś... można narzekać. Nie można jest narzekać. Tylko na kondycję. Super. Jak wam się podoba? Bardzo nam się podoba. Może macie jakieś szczególne wspomnienia ze szkoły? Z tych trzech lat. Ja nie mam dobrych wspomnień. A może jakiś nauczycieli będziecie tak bardzo miło, ciepło wspominać? No już wiaka na pewno. No to najlepszy wzór pod słońcem. No i oczywiście nasza wychowczynie. Jakieś nauczycieli wspominać? Nie. Najlepiej? No naszą Zorkę oczywiście kochaną. No jak to od angielskiego? Zorka Gościńska. No to teraz macie okazję ich pozdrowić. Na pewno łaskawszym okiem spojrzą na was na maturze. Jasne. Pozdrawiamy przede wszystkim. Dzięki niej zdajemy maturę rozszerzoną z angielskiego. Stresujecie się przed maturą? Na razie nie. Ale już przygotowania trwają, czy jeszcze to macie odłożone? No jasne, że trwają. Trwają. No to ale przy tym nie myślimy. Pilni uczniowie. Jak się bawicie? Super! Może macie
macie jakieś trzy takie szczególne wspomnienia związane ze szkołą? Coś, za czym będziecie tęsknić? Praktyki! No tak, na pewno. Jakie przedmioty zdajecie na maturze? Polski, matematyka, angielski. Chemia i fizyka. A stresujecie się, czy jeszcze w ogóle o tym nie myślicie? Znam? Tak troszeczkę myślimy już. Czy jest stres? Przed maturą? Tak trochę. A było tak. Buciana dziobał szpak. Potem była zmiana i szpak dziobał buciana. Potem były trzy takie zmiany. Ile razy szpak był dziobany? Szpak nie był dziobany. Super. Ani razu. Super. Raz. Cztery? Nie? Trzy. Cztery. Tyle razy chciał. Pozdrawiamy wszystkich uczestników tej świetnej zabawy. Wszystkich profesorów. I rodzinę. Możecie pomachać do kamery. I panią redaktor pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Chciałbym pozdrowić całą czwartą TB, cały nasz stół, Sora Osucha, no i wszystkich bawiących się na studniówce. Pozdrawiam tutaj wszystkich się bawiących na tej studniówce, wychowawczynię Jolantę Madany, no i partnerkę, gdzieś tam tańczy. Naszego nauczyciela od matematyki. Sora Zielonkę pozdrawiamy. Klasy 3 MPZ, rodziców i wszystkich tu zgromadzonych. Mamusie, tatusia i siostrę. Chciałem pozdrowić moją całą klasę, kochanczynię i rodzinę moją. Pozdrawiamy na pewno naszego wychowawcę Andrzeja Osucha. Jest najlepszy wychowawca.